Ile razy zdarza nam się minąć na ulicy kogoś wyjątkowego? Myślę, że częściej niż nam się wszystkim wydaje. W programie Wolontariusze przedstawiamy Państwu właśnie takich anonimowych bohaterów. Ludzi, którzy bezinteresownie czynią świat lepszym. Ola Rosiak, witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam na kolejne spotkanie z wolontariuszami. O dziecko jest najważniejszym i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka do człowieka. Te słowa Jana Pawła II bardzo wzięli sobie do serca twórcy i opiekunowie świetlicy środowiskowej Źródełko, działającej przy parafii świętej Jadwigi we Wrocławiu. To wyjątkowe miejsce również dzięki wolontariuszom, którzy działają w świetlicy. Marek, Agnieszka, Bartek, Ines, Marcin. Pani Urszulo, ile tutaj tych kieszonek macie? Tak naprawdę 60. 60, z czego fizycznie pracuje w naszej świetlicy 57. Rozumiem, że każda kieszonka odpowiada jednej osobie. Tak, jednej osobie. Są to studenci, osoby pracujące, gimnazjaliści, licealiści. Pełen przekrój. Pełen przekrój. A co się w takiej kieszonce znajduje? W takiej kieszonce każdy wolontariusz ma smycz, identyfikator, gdzie jest jego imię i jest notes jego pracy. Bardzo szczegółowo wypisane, kiedy przychodził na dyżur i co na tym dyżurze wykonywał. No właśnie, czym tacy wolontariusze się u Was zajmują? Przychodzą, żeby spędzać przede wszystkim czas z dziećmi. Przede wszystkim ich praca polega na byciu razem z dziećmi, a przy okazji odrabiają lekcje, rozmawiają z dziećmi na różne tematy, prowadzą kółka zainteresowań, jeśli mają takie zdolności, prowadzą korepetycje, jeśli ku temu też mają zdolności, a generalnie są z nami od godziny 14 do godziny 20, kiedy przebywają dzieci i młodzież u nas w świetlicy. Czyli można powiedzieć, że codziennie macie jakiegoś wolontariusza w pracy. No tak, skoro mamy ich 57, a pracujemy od poniedziałku do piątku, każdy z nich ma w teorii 2 godziny na takiego, w cudzysłowie mówiąc, odpracowania pracy wolontariatu, ale tak naprawdę to przychodzą do nas nie tylko wtedy, kiedy mają wyznaczony grafik pracy, przychodzą także do nas w czasie totalnie wolnym, żeby z nami być i żeby bawić się razem z dziećmi. Dowodem na to, że tworzycie wielką rodzinę, jeśli nawet nieoficjalnie, to nieformalnie, jest to, że oni nazywają Panią ciocią. Dobrze usłyszałam? Tak. Tak już jest od ponad 10 lat, gdzie rzeczywiście dzieciaki do mnie zwracają się określeniem ciotka, ciocia. Nie używamy tutaj pani wychowawczyni i wszyscy inni wolontariusze. To są dla nich koledzy, mówią do nich po imieniu, a z racji wieku, jako że jestem najstarsza, mówią po prostu do mnie ciotka. A nie zastanawia pani to, że wolontariusze wybierają bycie tutaj z dziećmi, a nie na przykład wyjście do kina czy spotkanie z przyjaciółmi? Nie zastanawia. Odpowiedź jest jedna, jest to najlepsza młodzież na świecie. Samo to, że oni mając lat 19, 20, przychodzą tutaj w tygodniu, po szkole, po pracy, żeby z nami trochę pobyć z dziećmi, jest dowodem na to, że tworzymy naprawdę głębokie więzi, głębokie przyjaźni, które nie można zamienić na nic innego. Ksiądz zajmuje się wolontariuszami? 5. rok. Jak tutaj jestem na parafii wikariuszem. A jak to się zaczęło? Ksiądz proboszcz skierował mnie do pracy tutaj w świetlicy środowiskowej i jestem
ze strony parafii tutaj takim przedstawicielem, który się nimi wszystkimi zajmuje i który tutaj dogląda, żeby to wszystko było okej. To jest młodzież w różnym wieku. Często się dzisiaj mówi o tym, że młodzież jest trudna, trudniejsza niż kiedykolwiek. Ksiądz, który ma taki bezpośredni kontakt z nimi, zgadza się z takimi opiniami? Myślę, że młodzież była trochę czasami trudna i teraz też jest trudna, mają te swoje różne problemy, szczególnie, że wolontariusze, którzy tutaj w większości przychodzą, są to wolontariusze, którzy są w fazie chyba takiego dojrzewania i takiego duchowego i psychicznego i naturalnego, więc mają jakieś tam swoje problemy. Aczkolwiek myślę, że jeśli dobrze się do nich podejdzie, tak po prostu bardzo swobodnie i sympatycznie, to można z nimi konie kraść przysłowiowe. A jak ksiądz obserwuje tę młodzież, w jaki sposób bycie wolontariuszem na nich wpływa? Ma ksiądz możliwość porównania ich ze szkoły i tutaj ze świetlicy, z wolontariatu? Potrafią przede wszystkim wykrzesać z siebie niesamowite dobro. To, co w nich jest najlepsze, bo wiedzą, że po to jest wolontariat. Aby być dobrym, aby być uczynnym, aby pomagać i jedyne, co za to się otrzymuje, to ich wdzięczność, i na pewno radość, i na pewno przyjaźń. Ale oni potrafią to docenić. Bardzo, tak. Potrafią to docenić, potrafią przyjść wtedy, kiedy ich o to poprosimy. Mają swoje dyżury, przychodzą na dyżury. No i myślę, przynajmniej tutaj u nas w świetlicy tworzymy naprawdę taki zgrany team, ale z drugiej strony tworzymy tutaj naprawdę taką zgraną grupę przyjaciół przede wszystkim, bo tak się tutaj chyba w większości traktujemy. Ale nie wierzę, że wśród wolontariuszy nie zdarzają się łobuzy. Urwisy na pewno też tacy są. No zgadza się. To chyba najbardziej można w moim przypadku zobaczyć w szkole, w której uczę, w naszym zespole szkół numer 24, gdzie jest też również wolontariat. I skąd chyba większość wolontariuszy się tutaj wywodzi? W tej świetlicy. Tak, ponieważ większość z nich w tej szkole się uczyła i przez tą szkołę przeszła, jeśli mogę tak powiedzieć. I w szkole są. I oni w szkole potrafią być całkiem inni. Całkiem niegrzeczni. Całkiem niegrzeczni nawet, niż są w wolontariacie. I czasami tutaj nawet z szefostwem wolontariatu, z panią Ulą się spieramy na ten temat, kiedy ona widzi ich w wolontariacie jako ludzi naprawdę cudownych, których można stawiać bardzo wysoko za wzór, a kiedy czasami w szkole potrafią też pokazać troszeczkę swoją drugą stronę. Czyli można w takim razie powiedzieć, że wolontariat dodaje im skrzydeł, takich anielskich skrzydeł? Z mojej perspektywy, z mojego punktu widzenia jak najbardziej. Czują się potrzebni, na pewno czują się również dowartościowani, ważni. Tak. I to sprawia, że dobro wypływa. Tak. I to sprawia, że potrafią wykrzesać z siebie dobro. Choć ja myślę, że nie przychodzi im to z jakąś trudnością, prawda? Że oni też są wtedy naturalni. Pokazują, że... Nie muszą niczego udowadniać, tak. Nie muszą nikomu imponować. Tak, tak. Że możemy naprawdę im zaufać, że możemy na nich liczyć i że... No nie wiem, nie musimy ich przekreślać. Skąd pomysł na to, żeby zająć się wolontariatem? Ja jestem tutaj od początku, Ewelina zresztą też, i my tak od małego, od dziecka, coraz starsze i później ciocia i Ania, opiekunowie, przekonywali nas, żeby do wolontariatu. No i od gimnazjum w wolontariacie i tak zostało już. Aha, czyli najpierw byłyście podopiecznymi, tak. Świetlicy, a reszta też, też. Podobnie? Jolu, a z tobą jak było? Ja tutaj trafiłam od pierwszego wyjazdu na kolonie. Zostałam poproszona jako wychowawca, jako pomoc do wyjazdu na kolonie. I tak potem się zaczęło, bo 10 lat temu została utworzona świetlica. I tak jakoś powoli do dnia dzisiejszego tutaj jestem. Niektóre dziewczyny, które są teraz przyjaciółkami, takimi naszymi bliższymi, są tak zapraszone, że od słowa do słowa, żeby raz przyszły, później na drugi raz i się zapisują. A jak ich namawiacie do tego, żeby przyszli, spróbowali być wolontariuszem, to co mówicie? Jakich argumentów używacie? No na przykład najlepszym jest chyba to, że największą nagrodą tutaj
jest uśmiech tego dziecka, jak się uśmiechnie, przytuli do człowieka. No jak czasami przychodzą tutaj wolontariusze, było dzisiaj widać to, przytulą się dzieci do nas, no w ogóle jest wspaniale tutaj. Ja bym powiedział troszkę inaczej, bo no jak? Generalnie pracę z dziećmi, tak jak tutaj koleżanka mówi, na pewno można uzyskać tą igrakom radość, ale mimo wszystko jest to bardzo trudna praca, bo każde dziecko jest inne i na pewno nie jest to proste. I tak na łatwiej powiedzieć, że wolontariat to jest chęć pomocy drugiej osobie, a moim zdaniem w naszym przypadku wolontariat to jest tak naprawdę odreagowanie od tego wszystkiego, co się wokół nas dzieje i taki trochę odpoczynek przez tą pomoc temu dziecku na przykład. Czy zdarzają się takie chwile, kiedy jest wam ciężko, kiedy macie jakieś problemy związane z wolontariatem, jakieś trudne momenty? Ja mam wręcz przeciwnie, kiedy mam wszystkiego dosyć, kiedy potrzebuję, nie wiem, nawet odreagować, to właśnie przychodzę tutaj. Przychodzę nawet na 5-10 minut, pochodzę po wszystkich pokojach, usiądę w pokoju ciotki, pogadam z nią 3 minuty i mówię, okej, ja już idę. I jakby czuję się taka, jak nie wiem, jakby ktoś mnie zlał wiadrem zimnej wody i jakby to wszystko ze mnie spłynęło i to chyba fajne. Czujecie się tutaj lepsi? Tak. Może nie lepsi, ale na pewno komuś potrzebni. Dowartościowani się czujemy, bo będąc tutaj, wiemy, że na pewno się czegoś też nauczymy, ale wiemy też, że ciotka, Ania, ksiądz, biorąc nas do różnych zadań, przydzielając nas, wiedzą, że my wypełnimy te zadania, więc dowartościowują nas i cenią nas za te małe talenty, które mamy w sobie. Oddychać mocno. Coś tam nie tak? Mhm. I co słyszysz? Nic nie słyszę, żeby pani serce pukało. W poniedziałek zapraszam, macie wolne, więc przyjdźcie od 10 do 15 na spotkanie z dziećmi. Mamy losowanie marzenia. Poniedziałek. Poniedziałek, drugiego. Ale nie szkodzi, przyjdźcie. Dzieciom będzie miła impreza urodzinowa dla ich biletów kwietniowych, dobra? No to fajnie, odpocznijcie i no i w takim razie do zobaczenia. Pozdrowienia dla mamusi. Jeśli zakiełkowała w Państwa głowach, być może dzięki nam, myślę, żeby zostać wolontariuszem, to zachęcam do skontaktowania się z Wrocławskim Centrum Wolontariatu. Tam również wszelkie informacje znajdą ci z Państwa, którzy pomocy wolontariuszy potrzebują. A w naszym dzisiejszym programie to wszystko. Dziękuję Państwu za spotkanie i zapraszam w każdy czwartek o 17:40. Do zobaczenia.